Dobra, powrót. Ostatnio w Gothica grałem, jak był speedrun, na przedłużanym chyba drugim w życiu, jaki zrobiłem, albo pierwszym nawet. To wtedy ostatnio był Gothic. Także bardzo dawno temu i wtedy ogólnie w niego grałem. Partiatik! Live. Lecimy. Nowa gra. Jesteś pewien? Tak. Jazda, widzowie. Lecimy z tym. Wydarzenia przed Gothic 1. Odda. Profesjonalny dubbing jest. I o filmiki w moich oknach. Gladwie. Nie, działa, działa. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Polacy tymczasem, zrobili tego moda? Aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Ale głównie. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. Jest! Tu się nie gra bezimiennym w tą grę. Spokojnie. To jest przed Gothiciem 1. Ale może coś będzie o bezimiennym, nie wiem. Ja nic nie wiem o tej grze. Nie dowiadywałem się nic specjalnie. Poza tym, że to się dzieje przed 1. Ale zasnął. Spokojnie, Kamil, ty mnie wyprzedzisz, jak będziesz sam grał. Dobrze się zapowiada, bardzo. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj z resztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Dobra, widzowie, jesteśmy! Szczur! Jesteśmy w Gothicu, DX11 oczywiście, bo bez tego ta gra wygląda dość smutno. Także wszystko git. Chyba dźwięki dobrze, nie? Dźwięki chyba oddają, jeżeli chodzi o głośność, tak mi się wydaje. W razie czego będę ściszej, piszcie mi.
No Spider-Mana będę szedł do kina, no. Dobra. Zapis na start. Ale się długo zapisuje, ja pierdzielę. No dobra. A jest szybki zapis? Którym się robiło szybki zapis normalnie? F5, to nie ma. Dobra, szczurki na start. Pyk. Luj, nie da się szczura chyba zabić. Sadgę. Czy się da? Da się, exp jest. O, nad kamerką, idealnie. Dobra, surowe mięso szczura. Odnowienie punktów trafień, minus 5. To chyba dobre. Nie, to jest serio minus 5? No dobra, Gothic, a ładnie wygląda na tym DX. Serio, ładnie to wygląda, te tekstury. Te modele są tragiczne, ale to Gothic, trzeba się przyzwyczaić. To musi być tak. I tyle. Tak ma być i tyle, to ma być Gothic. Dobra, Timo. Ej, ty. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących Marvin. Tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Aha, dobra. Czy da się drzwi otworzyć? Da się. Czekaj, szczura zapiję. Ty, ale szczur? To jest pomniejszony olbrzymi szczur. Teraz to widzę. Okej, fajnie zrobili. Dobra. Czekaj, staty są. Następny poziom. 6% bite. Ochrona, atrybuty. Siła, zręczność, mana, punkty życia, doświadczenie, punkty nauki, rozdział, poziom, broń jednoręczna, dwuręczna, łuki, kusze. Czekajcie. Pozyskiwanie zasobów, zbieranie trofeów, kradzież, wywoływanie się, alchemia. A tutaj jest pisanie zwojów, magia, krąg zero. Dobra, czyli da się mag, łucznik i klasycznie broń. Będziemy grali broń jednoręczna, ale jeszcze zobaczymy, co jak się będą prezentować różne te klasy. Jest tu coś ukrytego? Oczywiście nie. Skrzynia. Nie znam się na otwieraniu zamków. Okej, okay, dobra, nie znasz się to luj. A z Timo już nic nie mogę? Wybacz mi, ale jestem zajęty. Dobra, a ty co tak sapiesz? Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Wszystko idzie dobrze. Szczerze mówiąc, też się trochę boję. Nie, nie boję się. Wszystko będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończy w brzuchu morskiego potwora albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. Co? Się pieprz. Kurde. Ale się długo zapisuje w tej grze. Dobra, ten siedzi jak... Aha, bo to nie jest jakiś brudas. Czekajcie, zaraz z nim pogadam. Tu jakaś skrzynia jest. No kurde, jakie uniki robi. No, dostał gonga. Beczka. Jest, ryby. Dwie ryby, sól. 50 golda warta, nice. Sól oddaje. Dobra, ryby. Torebka pieprzu. Okej, okay. Na sel tylko item, nie? Chyba, że coś się z tego robi. Podobno w tej grze jest duży system wytwarzania rzeczy. Nie ta strona. Ale animacja. 11 golda. Pochodnia. Prosty nóż. Laga. Zaczynamy. Gothic lagom. Pieprzy tych Gothic lagom. Dobra, nóż. Ubiorę to. Bardzo mały jest. Dobra, gadam z nimi. Klasyczny Gothic, ze wszystkimi trzeba gadać. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale to długa historia.
Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Ty, może wiesz, to jest czeladnik, ale nie jakiego Jaspera w dupę, nie, to jest... Nie wiem, czy to nie jest czeladnik tego kupca, Mateo. No, Mateo. Od tego tak całego myślę. Gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Mam. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Co? Jaki? Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Ciekawa. Mierny posiłek ze szczurzego mięsa, ale lepszy to niż głód. Czekajcie, bo nie wiem, czy dialogi nie są za cicho. Może dam to na głośno, a to trochę ciszej, co? Może bardziej odda. Git? Ale tak na wszelki dla widza. Żeby się bardziej z muzyki wybijał ten dialog. Dobra, czekajcie, otwórzmy to. Rozumiem. Składniki. Laga? Laga, smażone mięso szczura, sól, pieprz. Właściwości przedmiotu. Mierny posiłek ze szczurzego mięsa. Odnawia punkty trafienia 35. Ty, ale to jest warte 6. A produkty na zrobienie tego jedzenia? Widzicie, ile są warte? 101? 104. Co za gówno. Nieopłacalne gotowanie. Przygotuj posiłek. Laga, smażone mięso. A, smażone mięso, czekaj, to muszę usmażyć. Usmaż mięso. Surowe mięso. Wszystko usmażę. Czekajcie, jestem ciekawy, ile przywraca smażone mięso szczura. 5, dobra, git, a było minus 4. Czyli jak usmażone, to da się zjeść. Dobra, przygotuj posiłek. Szczur na... A, szczur na patyku. A ty co się śmiejesz, że laga będę jadł? Chłopie, to jest szczur na patyku. Śmieszku, nie śmieszkuj z tej gry. Rozumiesz? Oddaję. Lecimy. Jednego zrobię. Bo żal mi marnować itemy. Chociaż czekaj. Nie. Ej, sól się nie zużyła całkowicie. Sól się w ogóle chyba nie zużywa i pieprz podczas tego. Aha, fajne! Czyli się nie zużywają te itemy, tylko laga się zużyła i mięso. To co zrobię? No nie zużyło się, patrz! Patrz! Widzisz? Co ty mi pieprzysz, się zużywa, ty? Dobra, lecimy. Masz, Rupert. Mam twoje szaszłyki. 100 expa! Ale nawet nie myśleć, z czego są zrobione. No, sprawdźmy, jak smakują. No dobra. Ty, będzie jadł. Smakuje prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś ciepłego na ząb. Ej, gierka nie jest za ciemna według was? Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. I miejmy nadzieję, że gdy już dotrzemy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Chociaż może tak jest okej, bo wiecie, jest tu ciemno, ale zobacz, jest pochodnia. Podjaśni trochę. Czekaj, bo Feniks coś gada, że źle jest głos. Nie, no nie da się inaczej. Gra to jest? Gdzie to się ustawiało tu? Gdzie się ustawiało? Obraz? Tylko to chyba nie działa. To chyba nic nie daje. Gamma.
Też nic nie daje. Ta F11 muszę, ale zapiszę przed tym, bo może mi skraszować. To Gothic nadal, trzeba pamiętać. No nic nie dało. Nadal jest tak samo. Na 126 dla widza. O, lepiej? Czy jeszcze jaśniej? Chyba okej, teraz. Git, dobra, z Kazemem pogadamy. A czekaj, on już nic ze mną nie chce gadać? Kotlet grzybowy, potrawka często zajadana przez biedniejsze partie społeczeństwa, którego nie stać na porządny kawałek mięsa. 25 HP i 20 many odnawia, no dobrze. Rozumiem. Dwa ciemne grzyby, torba pieprzu, worek mąki, osełka tłuszczu. Okay. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Dubbing jest dobry, jeszcze nie? Tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Gotikowy. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym. Dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. O! Mieczem! Szczur. Dobra, czekajcie, przeszukajmy to miejsce. O! Ale szczurów napijewszyliśmy, niezłe oro. Da się coś podnieść? Czy jakieś strzały? A też się nie da, to jakiś pirat? No dobra, gadajmy. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. Lekcja pokory! Spokojnie, tylko pytałem. Co ty pieprzysz? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlak jak ty? Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. Dawaj. Szczochu. Mocniej. Nieźle. Nie. Walę go. Nie będzie tak. Nie wiem, bo zapomniałem jak się gra. Zapomniałem jak się gra, rozumiecie? Jezu, jak długo się wczytuję w tej grze. Minus 5k? Nie, bo nie grałem w Gothica tyle lat. No każdy... Jak a, podróż? Z nim musimy pogadać. Nie jesteś to. To nie... Dobra, odklikałem tą rozmowę. To... Rozumiem. Czekaj, szczury zabiję i go walimy. Jego się da pokonać. Widzieliście, ile mu DMG zadałem? Ej, ty. Walę go. Pokonam go na stówę. Na stówkę. Tylko zapomniałem, jak się gra. Wiesz, o co chodzi? Nie, a... Coś mi... Masz jakiś problem? Ja. Co za noob. Ja jestem miernotą. Do mnie to było? Nieźle, całkiem nieźle. 30 expo, co za szoch. Gdzie jego item? Ej, kładź się! Sorry. Z niego wypadł pogrzebacz. Penetracja pancerza! Ty armor pen jest w tej grze! Druga opcja dialogowa to jest to expo? Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Kłamiesz. G.
Dzięki Omnitrox za 6 miesięcy. Naprawdę daję? Widzowie! Jak się mu piwo da? A ja mam? Nie mam. No bicie mi dało 30 expo. Mój. Masz śmieciu swoje piwo! Czego ty jeszcze chcesz, gów... mały. Ez! Piwo to sobie ze starym obal, śmieciu. Stary małpkę ty piwo i luj. Mój łeb. Dobra. Czego ty jeszcze chcesz, gów... mały. Tamto więcej by dało? Ta, ta. Dobra, Urs. Ale ma kinol. Ej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. To jest DX11. Co cię trapi? Powiedz mi, wierzysz w bogów? Wiara od zawsze była dla mnie ważna. Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. Wiecie co? Dałbym to, ale to jest świat gotika. Ja wierzę w Innosa, naprawdę. Wierzę w magię ognia. Wiara od zawsze była dla mnie ważna. To bardzo rozsądne z twojej strony, ale też bardzo naiwne. Boisz się nieznanego. To zrozumiałe. Ale muszę cię rozczarować. Bogowie nie słyszą twoich próśb i z pewnością nie odpowiadają. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo. Powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj. To taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. Otwieranie zamków otrzymałeś. Co otrzymałeś? Ty, skill z Gothica 3! Dobra! Save i cofamy się otworzyć skrzynkę! Ale oro! Timo, spieprzaj! Ale ma fajną animację! Uuuu! Dwa grogi! 12 złota, strój marynarza! 3 pochodnie i wytrych! Zarobiście, widzowie! Dawaj strój marynarza na łeb. Fajny, fajny. Taki marynarski, o. Czekaj, C. 5. Obuch, ostrza, pociski. Jeszcze jest ogień osobno i magia. Coś mi się wydaje, że ogień... to jest coś typu ogniste jaszczury, smoki. Jeżeli w ogóle będą smoki, bo w Gothicu 2 przecież się dziwią, że smoki znowu są. A to jest trochę przed Gothicem 1. Chociaż nie wiem, czy trochę. Chyba trochę. Aske! Hej, ty! Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk grogu poprawi ci nastrój? Tego mi było trzeba, chłopcze. Znajomości jak za komuny w dupach. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Tak. Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Ciekawe. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne, co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. No dobra. Jasna sprawa. Warsztat! O kurde! Stwórz amunicję. Przerób bełty na strzały. 2 bełty za 1 strzałę. Fajne. 2 strzały za 1 bełt. Stwórz bełt z lag. Stwórz strzały z lag. Fajne. Ja bym sobie zagrał jednoręczna i łucznik. Wiecie? Takie połączenie. Bo tu widzę, że fajne może być łucznik w tej części. Fajnie, fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Jak na razie fajny klimat.
Taki giga gothic. Nie no, oddaję na razie takie Reczka Fest. Ale dwo się zaczęła. Dwa bełty. Tak jak UWU tego typa. To był dobry bełt, co? Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. To prawda, Lireol, to prawda. No klimat jest. Widać, że robili to ludzie, co lubią gotika. To jest 100% za darmo robione. A szkoda, że nie dostali za to 1 000 000 złotych na głowę, nie? Mój brat twierdzi podobnie. Albo dolarów. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. A może podobnie nie odda jak ja jednak. Z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. O. Też przybywasz z Londram? No jakże. Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Ale co ty mówisz, Christian? Właściwie to płynę odwiedzić wuja, byle najdalej od wojny. A ja mam serio do wuja płynę, czy go okłamę? Nie, drugie chyba. No jak do was, skąd wy wiecie? No w sumie to wygląda, jakbym jechał do wujka Staszka. Dupa tym. Do New Jersey, no. My Flower, płynę do Ameryki, widzowie. Ale nie, no. Drugie. Byle najdalej od wojny. Otóż to, za duże ryzyko. Poza tym, nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną niech się zajmą koledzy po fachu, a ja... Ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz? Jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Okay. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni. Może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego. Nie masz tam po co wracać. No dobra. Dzięki za info. Lecimy dalej. Maiwen? Hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Dzięki za info. Dobra, Ezekiel. Po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes. Chyba już spotkałem paskudnych orków. Dwójki chyba. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młody to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. No i handlarz wie, o co chodzi. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. No to dobrze. Fajnie, fajnie. Jordan, Stefo gry, dobra. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Co? Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Z Polski. Ila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu pod pokładem jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni.
Myślałam, że schowują w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Nie, to nie to, to nie to. Idę zobaczyć. W głąb ładowni, a pójdzie ze mną? Dobra, idę zobaczyć. I to chodzi o to, tak? O kurde! Teraz się odblokowało! Rozumiecie to? To nie jak w Gothiku. W Gothiku to się dało questa, zanim się go weźmie zrobić. Niezły mechanizm. Fajne. 8 golda. Drewniana skrzyneczka. A, to jest jej. Skóra szczura. Piwo wyspiarskie. Jasne, mętne piwo, które świetnie gasi pragnienie. No i... Dobra. Ale ładnie ten gotik jak na razie wygląda. Dobra, fraszka masz. Znalazłem twoją zgubę. Level! Wspaniale. Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. Boba. Nie tym razem. Fajne, fajne, fajne. Będę parę save'ów robił, bo wiecie jak to jest z gotikiem. Może w każdej chwili wypieprzyć quest tego, save'a. Z Jordanem potem pogadaj, zaraz pogadam. A na górę wchodzimy? A nie da się, jeszcze zamknięte. Beczki się nie da ukraść? Niestety nie. Dobra, Lea! Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że rozmawiamy? Sorry, Mario, sorry. Nie widzisz... Czekaj, co mi się ten odblokowało? Mój urok osobisty chyba nie działa, bo nie każdy pod pokładem chce ze mną rozmawiać. Nice. Czekajcie, jeszcze z nim pogadam. Gdzie on poszedł? Gdzie ten pirat poszedł? Spadaj! Co? Dałem ci grog! Ty śmieciu! Nie mogę zajmować się wszystkimi. Tylko zerknę, czy ja to przeszukałem, bo nie wiem, czy to było przed padnięciem, czy po. Dobra, po. Znaczy przed. Założyłem to ubranie, no. Dobra, Jordan. Jeszcze nie dopłynęliśmy do brzegu, a ty już szukasz guza. Ten pajac zasługiwał na to. Z pewnością, ale możesz mieć jeszcze przez to kłopoty, braciszku. Ty to serio mój brat? Ty, bo ja z bratem płynąłem, racja. Coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Filmik! Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę, jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Myślałem, że popłyniemy na koniec świata jeszcze dalej. Twoi ludzie wydają się być czymś bardziej podekscytowani. Co za teksty? Co bierzemy? Dwójkę chyba, bo jedynka to taki przygłup. No. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. Hej! Popatrzcie, jaki bystrzak. Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości. Zaraz sam się o wszystkim przekonasz. Wyspa czuć Archolos czuć. Jest tuż przed nami. Ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę. Poczekajcie. Filmik, dobra.
Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. I w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale... jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Timo! Nakarmiłem cię, napoiłem. Wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. Ale wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo Susy. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? Interweniuj? Nic nie mów. Pieprzę tego Timo. Spłacam twój dług. Gin, śmieciu. Pierdziele, egzekucja na Timo. Wywalcie go do morza. Niestety świat jest okrutny, a ja nie mam czasu, by wysadzić was wszystkich na suchym lądzie. Także nie pisz takich słów, musicie płynąć w pław. Okłamałeś nas. O nie, to wasz kolega nieboszczyk nie zapłacił za transport. Jestem człowiekiem interesu, a ten interes i tak od początku wydawał mi się mało opłacalny. Panowie, czyńcie honory. Czyli nas wypije się do wody. Szczury lądowe. Rozumiem, Lirio. Fajne. Obsraniec. Ale uśmiech. Taniec z Fortnite robił? No ta. Ale animacje zarobiste. Nie no, zarobiste taki filmik w Gothicu. Nie było czegoś takiego. Zarobiście zrobione. Nie no, giga oddaje. Boże. Nie wszyscy chyba przeżyli. Dobra, czekajcie za... Co ja kliknąłem? Mamy 2% osiągnięć na Steamie już. Gladge. Czyli jedno. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca. Ale ta, jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tak, tutaj Mario. Ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną. I na wszelki wypadek nigdzie się nie oddaj. Kurde, poczekaj, Jordan! Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Rozdział pierwszy. Witamy na Archolos. Nice. Ale oddaję. Dobra, zapis. Czekaj. Zwłoki Ursa. Co? Skórzany mieszek, fajnie, leczenie lekkich ran złoto. Poczekaj, Jordan! A, czekasz, dobrze. To zwłoki czyje? Ty, to jest ta żona? Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta to jest córka tego typa! Pilnowałem ich jak oka w głowie. Boję to jest córka tego handlarza. Mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Każdy z nas dostaje lekcję od życia. Nie. Reszta leży w rękach bogów. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina.
Nie, no dam ostatnie. Będę miły. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Tak. Powinienem był zostać z Florą na Laran, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. No co no? Sadgę. W sumie mógłbym go napieprzyć, ale to jest pierwszy raz jak gram w tę grę, więc nie będę tego robił. Nie chcę odpieprzać, tak wam powiem. Dobra, tu coś jest ukrytego? Nie. Jest chyba dobra jasność, nie? Jako, że to jest noc. To w sumie jest dość jasno. W dzień powinno już być lepiej. Dobra, to są zwłoki. Tam coś leży. Poczekaj, Jordan. Znaczy ktoś. Timo! Ale śmieć, taki item. Dobrze, że umarł. Dobrze gnijesz. Zarobiście! Miecz Timo! Nie no, oddaję, oddaję. Fajnie, fajnie. Zapis. On chyba będzie ze mną tu gdzieś szedł, więc pójdę do niego. No właśnie. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. No dobra. Chodź. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I ręka szkieleta była? Na pastwę topielców. Nigdy. Rejent, ty jesteś popieprzony? Dobra, daj mu to 10 minut. Nie, daj mu 10 minut. Czekaj, bo nie wiem co powiedział, bo wyzywałem widza. Hejtera. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Idziesz z nami albo zaciągnę cię siłą. Nie no, jedynka. Co on powiedział? Że chce pochować córkę? A, że jej nie zostawi. No dwójka pasowałoby, ale jest trochę chamska, ale w sumie jeżeli go to ma ruszyć, to córka luj. Z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia, a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne. Jasne? Dobrze, chodź. Dobra, idź, a ja... Tam ręka szkieleta gdzie była? Tu? Jest, rzeczywiście. Gdzie to jest? Nie widzę. A, była jakaś kość na ziemi. Da się tym walczyć! Zarobiste! Fajne. Gothic Archelos? Nie, czekaj, jak to się nazywa? Archolos. Gothic 2 Archolos. Ręką szkieleta jutro. Speedrun. Teraz mówię się o Crazy Temów, jak ojciec co odszedł? Niestety nie. Sadkę. Siema Kazet, witam. No dobra, lecimy, lecimy. Oj, wszyscy są. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. To jest ten, co go pobiłem? Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? O, ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. O, ty jednak dopływa. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu.
Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, może do świtu poczekać. Co o tym myślisz? Ale nie wiem, czy jak do świtu nie będziemy czekać, to nas wtedy nie zabiją. W jaskini będzie, może uda nam się odnaleźć te wioski, w jakim stanie są ocalenie? Ja bym chyba poczekał, wiecie? Wiem, że się nie zgodził wtedy z bratem, ale wydaje mi się to sensowne. Trójkę najpierw. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Ledwo żyją. Dobra, czekamy. Zasłaniam lekko dialogi. Ale gdzie? No to mogę kamerkę niby dać. A, nie mogę teraz altabować, bo jest w dupę. To luj. Ale on i tak czyta wszystkie dialogi. To co ja ci zasyłam? Literkę jedną. Po prawej kamerkę lepiej będzie. Właśnie nie wiem, bo tam jest ekwipunek. To nie. Dobra. W jaskini czekamy, ok? Co się stało, Amy? Ja bym z kamerką poczekał. Z kamerką. Co ja pieprzę? W jaskini, nie z kamerką. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Aha, nie da się czekać. Nie da się czekać. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Ale łysy łap. Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. To tyle, co chciałem wiedzieć. Teraz chyba będzie no, wybór. I dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, chyba, czy nie jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, no może przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Kurde, nie chcę iść z Fabio, bo to jest śmieć. Ale z drugiej strony... No w jaskini może być cieniostwór i zabić wszystkich. Bójkę biorę. Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Aha, czyli my sami idziemy. Ja pierdzielę, wszyscy nas oszczali. Ale woda. Co to? O kurde, nic nie zadaje. Ścierwojad. Chrust. Chrust i luj. Złoto. No nie zapieprzaj tak, bo tu już itemy. Mleko. Pochodnia. Ręka. Z kim on się bił, bo słyszałem, że wyjął broń. Chyba z nikim jednak. Dobra, idźmy za nim, widzowie, nie ma co się pieprzyć. W porządku, znaleźliśmy rzekę. O kurde. Teraz topielec. Musimy iść wzdłuż niej. Czekaj, bo cię topielec zabije. Fagata walczy z Lexi? A Lexi walczyła z Natsu ostatnio chyba, nie? Dobra. O kurde. Ez! Nic tu nie ma. Jak? A nic mu nie zadał. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem.
Grunt to trzymać się razem. Wtedy żadne bestie nie są nam groźne. O nie, dialogi się... Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację. Ruszajmy. Robi się coraz zimniej. No dobra. Pochodnie użyj. Dobra, mogę użyć. Da się miecz. Poczekajcie, sprawdzę. Niestety nie. Szkoda, że takiego czegoś nie dodali. Fajne by to było. A tak to trzeba gdzieś światło palić w jaskiniach. Ten skill w sensie. Czy to jest nowy gotik? Ta. No widzisz. Jezu. Walczy się tak samo z tego co widzę, jak w gotiku dwójce. Nic tu nie ma. Pewnie tak, tak. Dead. Pomóż mi w dupę. Czekaj, bo tu jest jakaś ta. Ta chata wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Rozumiemy się, dobry pomysł. Co jeśli znajdziemy tam bandytów? Co ty dobry pieprzysz? Pomysł. Chodź, trzeba ją przeszukać. O kurde, czekaj, tam serio może coś być. Szynkę do questa, skąd wziąłem? Jaką szynkę? Szczury. Szczury są. Ale zamach. Właśnie, mamy level już. Ty, on coś serio znalazł. Strzała, strzała, strzała. Tam skrzynia widziałem. Niczego nie mam czasu plądrować. Złoto. Złoto, strzała. Zbierzmy wszystko, pochodnia. Weź co coś jest. Nie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Klucz? Nic tu nie ma. Czekajcie. Łap, tak na wszelki wypadek. Dzięki, na pewno się przyda. Laga. Oby nie, ale warto się zabezpieczyć. Coś jeszcze znalazłem. Popielec? Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. Rzeczywiście, macie rację, mu kopię przyjść typa. Ty. Jest! Jest klucz! Zarąbiście! Wy mądrzy widzowie, gladge. Lecimy. Strzały i krótki łuk. No dobra. Ubierzmy se. Kołczan! Nie było tego normalnie. Fajne. Fajnie to wygląda bardzo. Podoba mi się ten wygląd. W żadnym gotiku. Chyba nigdy nie było. Nie wiem czy w Arkanich, ale czy to gotik w ogóle. Fajne, fajne. Bardzo fajnie wygląda. Czekajcie, może się podleczę trochę. Czy tego gotika łukiem można? Ty, nie mogę altabować chyba gry. Wcześniej mogłem. Coś mi się spije przy łowiecie. Może zresetuję grę. Tylko zapiszę parę. Bo nie mogę w dupę. Albo jakiś lag. Czekajcie chwilę. No nie skacz! Kurde. Dobra, reset. I tak zapisałem. Już reset, chwilka. Nie wiem czemu, wcześniej mogłem normalnie. Gdzie to jest? Chatka? Jako pierwszy chłopa z kluczem czemu jest wykłodniały? No w sumie masz rację, mógł się nazywać z zatwardzeniem. Że nie może teraz się wysrać przez ten klucz. Zmiany w tłumaczeniu potrzebne, police! Długo się wczytuje i zapisuje w ogóle ten gotik. Jak DX11? Jakieś te poradniki na YouTubie oglądałem. I tam wszystko mówili. Nie wiem czy nie pociemniało F11 dla widza.
A nie, dobra, zapisują się ustawienia, fajnie. Pamiętam, że kiedyś jak robiliśmy Gothico, to się resetowały przy resecie. Gdzie jest chata, która mówicie, że jeszcze jest? Na górze coś jest? Prawo? No to po tym chyba pójdziemy. Właśnie, uleczy się. Maliny! Ale nie, nie będę chyba. Zjem jakieś takie gówniane rzeczy. Ty, czerwone jabłko, nie zielone. Może rybki. Jabłko. Ciekawe, czy dają tego siłę. Dobra, potem się uleczymy do końca. Tam jest chata, a to... No jest coś dziwnego, rzeczywiście. To nie chata jest. Jakiś coś... Coś dziwnego. Z kim on się bije? Ze ścierwojadem. Nic mu nie będzie. Tak? Oby. Chyba nie trafię. Trafiłem chyba. Nice. Dobra. Czekaj, tu pierścień? Plus 3 siły, zarąbiście! Gladge. Tu chyba coś jeszcze jest. Nie ma. Nic tu nie ma. Nie znajdę. No w tamtej chacie byłem. W tamtej chacie już byłem. W tej. 3 do siły, no. 13 siły i niedługo... drugi level. Bo się od zerowego zaczyna. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, widzowie. Lecimy. Ścierwojazd przeszukany. Jazda. To może nie oddać. Jezu! Nie! Jest! Kurde, ta walka w Gothiku. Nie da się oddalić? Myślałem, że się dało. Bigo, 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 łysy! Plądrować. Rozpieprzone, widowie, lecimy dalej. Co tam jest? Jeszcze większa banda. Ja pierdziel. Za ile mnie uderzył? Dużo? Dupa, nic nie widzę. Złożył się. Wal go, wal go. No wal go, łysy, w dupę! Końc, nieźle. Jagody były. Gdzie? Nic nie tu ma czego plądrować. Czekaj, jak to się nazywa? Rzeczny krwiopijca. Okay. O cholera. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Wszystko w porządku? Tak. To tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Na pewno. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Nie ma sprawy. Maliny. No, są, są. Ty, że na tym, na krzaku, fajne. Dobra, chodź, nic ci nie będzie. Czekaj, czy ja mam skok pod tym klawiszem? Muszę sobie zmienić, bo zawsze miałem pod tym, więc... A skok poczułem. Lewy alt. Nie, prawy ten sobie wezmę. O. Chodź, chodź.
Kupiłeś Gothicę? No ja dzisiaj też kupiłem tą trylogię całą. 3 zł kosztowało. Na Eneba. Gladge. Dobra, jest, jest. Jesteśmy. Dawaj, 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 dawaj. Szmoto. Ale orka. Na orka. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę